Witam Was wszystkich drodzy. Miło Was Dziękuję. widzieć. Dziękuję też za modlitwy. Wczoraj mieliśmy takie bardzo ważne wydarzenie, bo osoba, która jest spoza kościoła jeszcze wiele lat temu, prosiła, aby mu usłużył na jej pogrzebie. I tak się złożyło, że odeszła do wieczności i cieszę się, że. Mogła być, mogły być osoby, które mieszkają blisko nas, też osoby, które były jej znajomymi i mogłem głosić Boże Słowo. I wiem, wiem, że dla wielu z nich to, jeśli nie wszystkich, było takim bardzo pozytywnym wstrząsem i takim Doświadczeniem czegoś, czego do tej pory nie doświadczali. Słowa i pieśni, i w ogóle całego tego, że tak powiem, obrzędu, formy, jaka była, towarzyszyła temu, temu wydarzeniu. Modlitwa o siebie nawzajem jest niezwykle ważna. I, i jeżeli Apostoł Paweł prosił Kościół o modlitwę, aby mógł śmiało głosić Ewangelię. To tym bardziej ja mogę prosić Kościół i osługujące, żeby śmiało z odwagą, z Bożym namaszczeniem, głosić Ewangelię, bo to jest nasze wspólne dzieło posługiwania. Wtedy uczestniczymy w tym posługiwaniu. Smith bodaj, bodajże w swoim świadectwie to jest człowiek, jeśli nie wiecie, którego Bóg potężnie używał, jeśli chodzi o, o uzdrawianie też, o nawrócenia ludzi. Tak podczas zwiastowania wielu ludzi dochodziło do takiej świadomości, grzechu oddawało swoje życie Bogu, ale też wielu ludzi było uzdrawianych, łącznie ze wskrzeszeniami z umarłych. I on powiedział kiedyś coś takiego, że kiedy dwie siostry starsze zmarły, on wyraźnie to odczuł w swoich usługach, bo one regularnie, wiernie bojowały za nim w modlitwach. I to się od razu odczuwa, drodzy, dlatego, że nasze, nasze posługiwanie ma wymiar duchowy, a modlitwa jest rzeczą duchową. I nigdy nie powinniśmy zaniedbywać i osobistej modlitwy, jeśli Kościół się modli. Nigdy nie powinniśmy zaniedbywać modlitwy wspólnej, tak jak mówi nam Słowo Boże, że oni trwali w modlitwach, trwali w społeczności, trwali w łamaniu chleba i w nauce apostolskiej. To jest niezwykle ważne. Drodzy, myślę, że temat doświadczeń i prób, bardziej tego, co z tego wynika dla naszego życia. Jest bardzo ważny, dlatego że dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie wszystko chcemy mieć od razu i natychmiast. Ale Bóg działa zupełnie inaczej. Nie może tak działać, jakby chciał od razu w naszym życiu, w Twoim i w moim. Dlatego że najczęściej jesteśmy niegotowi, aby On mógł zadziałać tak, jakby chciał. Jeden z pastorów mi mówi tak, Andrzej, jak to jest? O cokolwiek byście prosili. O cokolwiek byście prosili. No, gdzie to jest? My się modlimy, 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 gdzie to jest? Ale jeden z bożych nauczycieli powiedział tak, gdyby Bóg dał mi wszystko to, o co go proszę, to by mnie zniszczyło. Bo nie jestem gotowy. Tak jak dziecko nie jest gotowe na pewne rzeczy i musimy go uczyć, ono musi dorastać, ono musi stawać się dojrzałe. No wyobraźcie sobie, że nagle dzieci mają zarządzać domem. Dajesz im, taki jest teraz nawet program chyba w telewizji, dajesz im środki na miesiąc, no i niech takie dziecko, taki 8 12 -latek, on teraz przez cały miesiąc zarządza no skończyłoby się może na ciastkach, czekoladach, bananach i nie byłoby i byłyby długi na prąd, na gaz, wodę i inne rzeczy dojrzałość. Bóg chce przez próby doświadczenia chce doprowadzić ciebie i mnie do dojrzałości. A próba i doświadczenie pokuszenia. Mają nam uświadomić Tobie i mnie, w którym ja tak naprawdę jestem miejscu. Czy wzrastam? Czy zatrzymałem się w moim duchowym rozwoju? Albo może rzeczywiście próba uświadomi mi, że robię postępy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w ósmym rozdziale wierszu 29 napisał tak: Bo tych, których przedtem znał, Przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna Jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Zwróćmy uwagę, On nas przeznaczył, abyśmy się stali podobni do obrazu Jego syna. Inaczej mówiąc, abyśmy byli odbiciem Jego syna, obrazem. Czyli. <laughs> Taki jest Boży zamiar. Bóg chce przygotować sobie kościół bez skazy, zmazy lub czegoś, jak mówi Słowo Boże, w tym rodzaju. W liście do Efezjan w czwartym rozdziale jest ta podobna myśl wyrażona w wierszu 13. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Inaczej mówiąc, Twoje i moje życie ma być odbiciem życia Jezusa Chrystusa. Ludzie patrząc na Ciebie i na mnie, powinni widzieć Jezusa. Jeżeli nie widzą Jezusa, to nie jest dobrze. A więc Bóg poprzez różne wydarzenia, różne doświadczenia uświadamia nam w jakim miejscu jesteśmy. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale, w pierwszym liście, on jest, daje takie świadectwo o sobie, mówi, czy nie wiecie, że wszyscy na stadionie biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. Tam jest to słowo adokimos, dokimado oznacza wypróbować. Ale on mówi, abym nie był adokimos, abym nie był jak ten, który nie przeszedł próby. Był doświadczony, tak jak bada się, czy sprawdza różne rzeczy materialne, i okazuje się, to jest do wyrzucenia, to się nie daje, ma braki. Bóg nas poddaje testom, bo chce usunąć z Twojego i z mojego życia braki. Chce usunąć to, co nas dyskwalifikuje, to, co pozbawi nas nagrody. A może doprowadzić do tego, że nie osiągniemy nawet celu, który Bóg nam wyznaczył, jeśli chodzi o nasze zbawienie, bo też tak może być. Biblia nie mówi, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Biblia mówi, że kto. Wytrwa do końca, będzie zbawiony. Kto trwa w Chrystusie, do końca, będzie zbawiony. Jest dobry początek, nawrócenie, ale jest teraz czas wzrostu. Bożym celem dla nas nie jest, abyśmy byli tacy zadowoleni sami z siebie, prowadzili takie komfortowe życie bez żadnych, wiecie, komplikacji. Właściwie nie ma takiego życia. Życie jest trudnym wyzwaniem, jest zadaniem do wykonania, I, i, i w życiu zmagamy się z różnego rodzaju sprawami, od najprostszych rzeczy. Uczymy się chodzić, mówić, myśleć, prawda? A później zdajemy egzamin, jeden, drugi. Po prostu cały czas jest rozwój, i to sprawia, że. Jestem poddany różnego rodzaju presją. Kiedy Bóg, kiedy Pan, który jest głową Kościoła, mówi, uczy Kościół, kogo wybrać, aby był prezbiterem, to słowo greckie prezbiter starszy oznacza dojrzałego duchowo człowieka. On może być młody wiekiem, ale Kościół dostrzega, czy też właściwie on przejawia owoce dojrzałości i może być prezbiterem. Nie tylko ze względu na wiek, bo nawet wiek nie obliguje do tego, że ktoś będzie prezbiterem. Prawda? Bo może ktoś mieć słuszny wiek, ale ciągle nie dojrzały. To zależy od tego, czy ja. Się uczę. Czy ja pozwalam Bogu siebie uczyć? Czy ja dojrzewam? Dlatego, dlatego w liście pierwszym do Tymoteusza, kiedy Paweł mówi, kto o biskupstwo się ubiega. Czyli tam jest użyte to słowo episkopos. Kto chce. Tą służbę prowadzić. W języku Nowego Testamentu biskup równa się prezbiter. Te dwa terminy są zamiennie używane do tych samych osób. Ten ma być. Nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. Nie oddający się pijaństwu, niezadzieżysty, czyli nie taki szybki, wiecie. Tak się denerwujący, irytujący i obraża ludzi. Trzeźwy to nie tylko, że nie, bo tam jest słowo, że on ma nie upijać się, ale trzeźwy oznacza też, że on ma trzeźwy umysł. On, on, on jasno myśli, on trzeźwo myśli, potrafi jasno ogarnąć sytuację, jest łagodny, nieswarliwy, niechciwy na groż. który by własnym domem dobrze zarządzał dzieci, trzymał w posłuszeństwie wszelkie uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychem i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sile diabelskie. Trzy dziedziny jego charakter, jego świadectwo w kościele, jego świadectwo poza, tam gdzie mieszka, poza kościołem i świadectwo w domu, w rodzinnym domu. A więc to ma być człowiek i kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa, zauważcie, że tutaj nie ma wspomniane o darach Ducha Świętego, chociaż Chcielibyśmy, może, żeby tutaj były, ale akcent położony jest na charakter człowieka ukształtowanego człowieka człowieka dojrzałego. Oczywiście, jak czytam tą listę ponad chyba gdzieś 20 kwalifikacji, to jestem, mówię, panie, kto jest w stanie temu sprostać? Nienaganny. Już samo pierwsze ma być, czyli nie można mu nic zarzucić. A więc, kiedy Kościół upatruje, czy ma rozpoznać, to nie powinien patrzeć nawet na to, czy on się modli, chociaż to jest ważne, czy tam jakieś dary się przejawiają, ducha nie. Mają patrzeć, jak on się zachowuje. Jak on postępuje wobec innych. Dlatego też ważne jest, i, i, i Bogu zależy na tym, aby przygotować swy, swoje dzieci, sw sługi odnośnie charakteru, ich serca. Kiedy apostoł Paweł <kluzny> wybierał się w drugą podróż misyjną w dziejach apostolskich w XVI rozdziale. Czytamy, że ja chciałbym to, to słowo przeczytać, to tam jest napisane tak, wiersz pierwszy i drugi, 16 rozdziału dzieł apostolskich dotarł też do derby do listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Bracia z Listry i Konium wystawili mu dobre świadectwo. Co to znaczy? Że kiedy Tymoteusz narodził się na nowo, nawrócił się, zaczął robić zdrowe, dobre postępy. Zaczął zwracać uwagę swoim przemienionym życiem, swoim zachowaniem, tym jak mówił, tym jak podchodził i traktował innych na siebie uwagę. Nie w sensie negatywnym, ale pozytywnym. I tu jest napisane, że kiedy Paweł tam się znalazł, właśnie. W tych zborach galackich, to słuchał, zwrócił uwagę na tego młodego człowieka. Tak jak zbo zboryk tam zwrócił uwagę, ale jest napisane, że Paweł nie sugerował się tylko swoimi własnymi wrażeniami czy odczuciami, ale ten młody człowiek otrzymywał świadectwo swojego zboru ze swojego miasta Listry i z okolicznych zborów z Derbę. Tak. W taki sposób żył, że to nie uszło uwagi. I wszyscy, patrząc na niego, byli zbudowani, błogosławieni, mówią, to jest dobry materiał na sługę Bożego. Apostoł Paweł przychodził, a lubiał inwestować w młodych ludzi i wziął go w podróż misyjną, aby Tymoteusz uczył się przy jego boku. I Tymoteusz nie powiedział, czy ja tam będę posługiwał apostołowi Pawłowi. Nie, ja myślę, że jego serce aż podskoczyło z radości, że z takim mężem bożym jak Paweł on będzie mógł razem służyć, będzie mógł razem obserwować go, razem z nim się modlić, bojować, cierpieć i tak dalej, i tak dalej. Cieszył się dobrą opinią w swoim zborze i w okolicznych zborach. Czyli inaczej mówiąc, to. Tymoteusz nie był przypadkiem, który się zdarzył, ale on dawał dowód tego, on starał się, bo bez tego się nie da wzrastać, ty i ja muszę pracować nad swoim własnym życiem i pozwolić Bogu i Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu pracować, aby moje serce, mój charakter doznawał Bożej przemiany. Prawda? Bez mojego zaangażowania to się nie uda, bez mojego chcenia to się nie uda, bez mojego pragnienia. I zwróćcie uwagę, że to bracia wystawili mu świadectwo. Tymoteusz nie promował samego siebie, nie mówi: popatrzcie, jak ja jestem. Wiecie, gdyby Bóg mnie tak używał wspaniale. I wszyscy by może chwalili, jakim ty jesteś dobrym kaznodzieją, albo jak cudownie Bóg uzdrawia przez ciebie. Czy cokolwiek innego. Ktoś mógłby sobie pomyśleć, Boże, jakie ty masz szczęście, że masz mnie. Wiecie, gdzieś tam bardzo szybko, bardzo szybko w człowieku rośnie coś, co nazywa się pychą ale Bóg wiecie on powoli nad nami pracuje dlatego też starszym nie może być świeżo nawrócony aby nie popadł w potępienie diabelskie z powodu pychy jest niegotowy to jest dobry materiał może być dobry materiał do obróbki ale musi poddać się obróbce słowa Ducha Świętego i obróbce innych ludzi liderów przywódców i kościoła tak bo Postępowanie czy zachowanie czy charakter człowieka, mówi Salomon, kształtuje drugi człowiek. My się ocieramy, ścieramy się i to, co gdzieś tam jest chropowatego w nas, ktoś inny, to musi poprzez reakcję, poprzez właściwą reakcję, ale to musi być usunięte. Dlatego nie powinniśmy się gniewać. Kiedy gdzieś tam dochodzi do czegoś, coś, że się coś od nas oczekuje i wymaga, bo jeżeli nic, nikt ode mnie nie może oczekiwać i wymagać, to nie będę miał dobrego charakteru. Będę zadufany w sobie. Będę mówiący, taki najeżony, mówiący, nie dotykać, bołkuję. Nie będziesz się rozwijał. Nie będę ja się rozwijał. Tak więc. On doświadcza, bo Bóg poprzez próby i doświadczenia pracuje nade mną. Dlatego mam się radować, kiedy przechodzę przez te trudne różne doświadczenia, kiedy muszę coś znieść albo kogoś znieść. Prawda? Nie chciałbym tego przeżywać, w ogóle tego nie lubię, ale takie jest życie, żeby był rozwój. Wszystko to, ten rozwój rodzi się w bólach, w cierpieniu. I to, jak ja przez to przechodzę, jeśli przechodzę zwycięsko, to sprawia, że będę miał nagrodę, będę promowany. I to nie przez ludzi, ale przez Pana będę promowany. Amen? To Pan, który pracuje nade mną, mi często mi się wydaje, czemu oni tak na mnie nastają. Ale Pan pozwala. Pan sprawia czasami takie sytuacje, po to, abym ja był zmieniony. Moje wnętrze, charakter to prawdziwy ja, to prawdziwy ty. I On działa jakby w trzech kierunkach. W stosunku do mnie samego, co ja charakter ujawnia, co, jak ja traktuję siebie, co ja o sobie myślę. I wcale nie jest czymś pozytywnym, jeżeli uważam się za kompletne nic. Bo to nie jest nawet pokora. Ale, ale pokora jest jak najbardziej wskazana, kiedy ja, patrząc na siebie, widzę innych wyższych od siebie. Kiedy, patrząc na siebie, jestem gotowy usługiwać. Dopuszczam innych do swojego życia. Jestem gotów przyjąć korektę. To jest charakter. Mam, mam poczucie swojej wartości w Bogu. Tak, ja wiem, kim jestem w Chrystusie. Nie jestem nikim i niczym. Absolutnie. Ale z drugiej strony, dlatego, że znam swoją wartość, nie boję się wziąć miednicę przepasać biodra i umywać nogi drugi. Prawda? Bo ja wiem, że to mi nie uwłoczy, uwłoczy, ale to podoba się Bogu. Tak jak mówi Jezus, nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. A więc gotowy do tego. Albo też, Będę myślał o sobie, mają szczęście, że tu jestem. Jestem naprawdę tak obdarowany. Jestem dla nich takim błogosławieństwem. Rozumiecie, to jak się zachowujemy, jak mówimy, jak reagujemy, to nagle uzmysławia, jak siebie. Jeżeli, jeżeli jakaś uwaga, jakaś rzecz doprowadza nas do. Zagniewania, obrazy i tak dalej, to znaczy, że tak dotknięta zostało, dotknięte zostało moje ego, a ja tego nie mogę znieść. Moje odnoszenie się do bliźnich, czy okazuje szacunek, czy miłość, czy też lekceważenie i traktowanie innych z góry. A tym bardziej prezbiter, pastor starszy nie może traktować pa piotr pisze w swoim pierwszym liście że nie jako panujący nad trzodą tam jest napisane jako pamiętacie ale jako kto dokończy nie panujący nad trzodą ale jako wzór dla trzody w kościele przywództwo to nie jest tak że siedzisz na tronie ale usługujesz to, kim jesteś, co od Pana odbierasz. Wielu ludzi pomyliło kwestię przywództwa w kościele. I wszyscy mają wokół nich tych przywódców wręcz kłaniać się i nie wiadomo co. To nie jest przywództwo Chrystusowe. To nie jest przywództwo Chrystusowe. Jezus przyszedł, aby służyć. Uniżył się. On miał autorytet. On nie był też do tego powołany, i przywódca nie jest, żeby, wiecie, nim sobie tam zamiatać i tak dalej. Wiadomo. Ale postawa sługi. I dalej, w jaki sposób traktuje swoje zadania, też objawia mój charakter. Ja nie mówię o pedantycznych ludziach, bo oni mogą doprowadzić nas do rozpaczy. Prawda? Ale o ludziach, którzy nie, prze, nie przechodzą w tą skrajność, ale są rzetelni. Robią solidnie każdą rzecz. Każdą rzecz. A więc to jest też ważne, jak takie proste rzeczy, proste zadania są robione solidne, proste prośby, czy też z... prosta rzecz. Ale mówię tak, ja muszę to zrobić dobrze. Bo ja służę Bogu w tym. I to, I to jest niezwykle ważne. Ktoś kiedyś powiedział, przecież nie powierzysz swojemu nastolatkowi prowadzenia swojej firmy. To byłaby katastrofa. Zaczynasz od tego, że dajesz mu pracę porządkowe. Nie ma nic złego w żadnej pracy i żadna praca nikomu hańby nie przynosi. Proste prace, jeżeli on idąc i za to odpowiada, żeby było, wszystko porządnie wyglądało, idzie korytarzem, gdzieś tam biura i, i, i tam ciągle walają się papierki albo gdzieś tam pod kosz te śmieci są sunięte. To ja takiego człowieka nie chcę, takiego pracownika. To on już pokazuje, że skoro w tak małej rzeczy on jest nierzetelny, nieuczciwy i nie robi to porządnie, to on w sobie kształtuje, jeżeli to powiela, niewłaściwy charakter. On ma niewłaściwe podejście do swoich obowiązków i zadań. Niektórzy ludzie mogą się potknąć o wiele rzeczy, będą je omijać, zamiast zrobić z tym porządek zaraz i natychmiast. Prostych rzeczy. To, to świadczy o podejściu do zadania. Ja się nie boję tego, czy takich drobnych rzeczy, ale czasami mnie smuci, jeżeli. Powiem tak. Nie obraźcie się, młodzi ludzie przechodzą obojętnie i tak sobie myślą, niech ci starsi się tym zajmą. Oni pierwsi powinni zająć się pewnymi rzeczami. Pamiętam festiwal. W ustronie. I pamiętam, skończył się festiwal. Wszystko przywiezione, zostawione, jeszcze jakieś bloczki betonowe i tak dalej. I to tak leży. I wychodzę i jest, jest. Oczywiście, że, że korona z głowy mi nie spadła. Ja to posprzątam. Tylko podejście. Sposób podejścia do tego. Wiele rzeczy. W każdym razie. Niech odbędą próbę najpierw, zanim się im powierzy coś większego, jakąś większą odpowiedzialność. Apostoł Paweł tak mówi, jeśli chodzi o diakonów w 1 Tymoteusza 3.10. Oni mają spełniać pewne kwalifikacje, ale niech odbędą próbę. Doświadczmy ich, sprawdźmy ich. Powierzmy im jakieś zadanie i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Kiedy widzimy tą rzetelność, tą uczciwość, to pragnienie zrobienia tego, co jest mi dane jak najlepiej, okazuje się, że to ma niesamowity wpływ na wszystko w moim życiu. Bo tak jak podchodzę do jednej rzeczy, będę podchodził do kolejnej, do kolejnej. I będę utrwalał w sobie albo właściwe postawy, właściwe zachowania, właściwe traktowanie rzeczy, osób i siebie, albo będę powielał niewłaściwe zachowania, postawy i tak dalej. Tak więc każde, każde, każda próba, każda pokusa. Daje mi możliwość, Bóg przez to sprawia, że daje mi możliwość, że mogę umocnić swój charakter, albo cały czas Go osłabiać poprzez właściwe lub niewłaściwe moje, moją postawę, moją reakcję. Kiedy Bóg zbawia Ciebie i mnie, wkłada ziarno służby do naszego życia, bo każdy w Kościele Jezusa Chrystusa jest powołany. Do tego, abyśmy służyli Bogu i sobie nawzajem, i światu, tak? Każdy. Nie ma nikogo w kościele, chyba że będzie to taki człowiek, który nie chce dać się Bogu wychować i nie rozumie o co chodzi. Gdyby członki mojego ciała powiedziały sobie: Skoro nie jestem tym, kim chciałbym być, to nie należy do ciała, tak? Mówi Paweł. To po chwili byłbym kaleką. Wszyscy usługujemy, wszystko ma tworzyć harmonię. Jeden dodaje posiłku drugiemu. A więc, kiedy jestem zbawiony, Bóg wkłada ziarno. Czasami myślę, nawet jeszcze przed naszym zbawieniem, już Bóg ma plan. Jeśli pozwolimy mu go zrealizować, to dzieje się to poprzez nawrócenie. Później Bóg do nas bardzo wyraźnie zaczyna nam uświadamiać, do czego nas powołuje konkretnie. Bo wierzę, że wszyscy mamy sobie służyć, ale mamy różne powołania i zadania do wykonania. Mamy, dlatego, że też mamy różne obdarowania. Ale zanim wejdę do służby i stanę się dojrzałym, jest ten czas przygotowania, czyli doświadczeń testów i prób nic bóg nie czyni natychmiast kiedy się nawrócisz nie ma przyspieszonego wzrostu nie ma bóg daje nam czas aby nas przygotowywać jeżeli go właściwie wykorzystamy i będziemy posłusznymi bogu nastąpi duchowy wzrost nastąpi właściwe kształtowanie mojego charakteru. Brat Bolesław tutaj czytał, że nie można dwóm panom służyć. To jest, wiecie, te kwestia mamony, królestwo, mamona i, i to jest dobry test i charakteru, ale też test naszego szafarstwa, bo Bóg nas obdarza, daje nam środki. I teraz jesteśmy poddani testowi. Jak wyglądają moje ofiary? Jak moja ofiarność wygląda? Czy gdyby wszyscy składali tyle, ile ja daję do kościoła, czy ten kościół by przeżył? Czy by mógł wy? Prosta rzecz test. Akurat tutaj Bolesław poruszył tą kwestię. Ale jest coś takiego jak właśnie test szafarstwa. Obrodziło Bogaczowi pole. No i on się ucieszy. No kto by się nie ucieszył? Nie ma dużo więcej, mówi: "Pobuduję sobie nowe stodoły. Zgromadzę to i powiem do własnej duszy: teraz jedz, pij na długie lata, bo a co Pan mówi? Jesteś głupcem. Bo nie wiesz, jutro już możesz się nie obudzić. I czyje to będzie wszystko? Popatrzcie, pieniądz, szafowanie środkami materialnymi jest świetnym testem mojej wierności Bogu, bo On mówi o ofiarności, o dziesięcinie, o ofiarach. Jest Testem mojej wiary i zaufania Bogu, że nie polegam na sobie, ale polegam na Bogu, który daje mi środki do życia. Amen. Czasami niektórzy mówią, zbawiony jest, tylko jego kieszeń jeszcze jest niezbawiona. Ale to jest niesamowity test, praktyczny test. Ja sobie tak czasami myślę, nie wiem. Jak wy, jeszcze byłem na studiach, dane mi było wyjechać do Finlandii, coś tam zarobić, parę dolarów. Wtedy 20 dolarów mogłeś utrzymać rodzinę. To była moja dziesięcina chyba wtedy z tej pracy. Przez miesiąc za te pieniądze mogłeś utrzymać całą rodzinę. Jesteś poddany testowi. Bo przecież wiadomo, że jest bieda. Że nic nie ma, a ty się trochę coś sobie zarobiłeś. Ale, wiecie, to jest niesamowita radość, kiedy możesz właśnie udzielać, możesz dawać, jesteś wierny Bogu. A Bóg to widzi, że serce Twoje jest poddane próbie. Ty jesteś poddany próbie odnośnie środków materialnych. Czy Ufasz Bogu w jego zaopatrzenie, czy nie? To jest niesamowity, prosty test. A zobaczcie, jak czasami trudno jest w tej dziedzinie przejść pozytywnie test. Jedna siostra starsza, już lata temu, kiedy się nawróciła, już jako starsza osoba się nawróciła Pastorze, ja nie wiem, jak to jest, ale kiedy zaczęłam dawać. Kiedy kupuję za własne pieniądze i tam coś robię do zboru i piekę. Ja nie wiem, ale ja, ja nic nie tracę. Ja mam. Nie wiem skąd, ale mam. Nagle odkrywamy zasady Bożego Królestwa. Prawda? Że kiedy my zaczynamy dawać, Bóg zaczyna, bo widzi, że właściwie szafujemy tym, co On nam daje. Nigdy nie możesz powiedzieć, to jest moje. Jak jeden z braci mówi, moja siła, mój spryt, moja praca. Ale jest taki tekst w Biblii w Mojżeszowej w ósmym rozdziale, abyś nigdy tak Bogu nie próbował powiedzieć. Bo to, co masz, tam jest napisane, masz dlatego, że Bóg ci to daje. I Bóg patrzy, jak tym szafujesz. I czy uwzględniasz to, co on mówi w swoim słowie. I powiem jedno. Nie widziałem ludzi, którzy w tym względzie przechodzą test i zdają go, żeby stawali się ubożsi. Bo Bóg nie chce, żebyśmy byli ubożsi. Nie chce. Ale nagle odkrywamy, jak Bóg pomnaża, udziela błogosławieństwa, prawda? Kto, kto to praktykuje, to wie. Drodzy, tak więc. Poddani jesteśmy różnego rodzaju testowi, testowi małych rzeczy, jak mówiłem. Coś, małe zadanie, w mały. to małych rzeczy też jest związane z pieniędzmi, bo tam jest napisane, że, że jeśli w małym nie jesteś wierny, tak? I tam jest wyraźnie napisane o Mamonie. Jeśli w małym nie jesteś, no popatrzcie, dla nas to czasami się wydaje, to jest taki wielki test, nie? ale to jest mały test. Jeśli w małym nie jesteśmy wierni, to jak Bóg powierzy nam coś więcej? ja Test motywacji, test posłuszeństwa. Piotr jest w łodzi. Jezus naucza. I Jezus mówi, a teraz wyjedźcie na głębie. Oni całą noc pracowali. Nie? Mówi Panie. My się znamy na tym. My całą noc pracowaliśmy, nic nie złowiliśmy. Nic. Ale na twoje słowo zarzucę sieć. I zdał test. Chociaż on się czuł winny, bo jego reakcja na początku była taka bardzo negatywna. Upadł do stóp Jezusa i powiedział: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Więc przechodzimy przez różnego rodzaju testy. Bóg kształtuje nasz charakter. Sprawdza nasze posłuszeństwo lub nasze nieposłuszeństwo. Jesteśmy konfrontowani. Popatrzmy do tego Piątej Księgi Mojżeszowej, 8 rozdziału. Piękny tekst. Piękny tekst. Tu jest mowa na początku, że upokarzał Cię, morzył Cię głodem, też karmił Cię manną, prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć, doświadczyć, aby poznać, co jest w Twoim sercu. A później jest napisane tak, od 10 wiersza: Gdzie będziesz jadł, chodzi o tą Ziemię, gdzie będziesz jadł dosyta i błogosławił Pana, Boga Twego, za tę piękną Ziemię, którą ci dał, bacz! Abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaję. Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i gdy Twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele. Nie jest grzechem mieć wiele. Bóg pod każdym względem chce nas błogosławić. Bogarz nie poszedł do... Do, do miejsca cierpienia, dlatego, że był bogaty, prawda? Wszyscy to rozumiemy. Serce twoje nie stało się wyniosłe, i gdy będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe, oraz abyś nie zapomniał pana Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli, który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony. Przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przeszłości obrócić ci to ku dobremu, abyś nie mówił w swoim sercu. Moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysią Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeżeli zapomnisz Pana Boga Twego i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam Wam, że niechybnie zginiecie. Jak narody, które Pan wytraca przed Wami, tak samo i Wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana Boga Waszego. Dobrze. Słowo Boże wyraźnie nas uczy, że całe moje życie pod każdym kątem jest zależne od Niego. Przypowieść o krzewie winnym i latorośli jest tutaj wyraźnym przykładem, prawda? Bez mnie nic nie możecie uczynić. Nic. Tak więc jesteśmy poddani testom. Bóg pracuje nad twoim i nad moim charakterem. Bóg daje nam czas Daje nam możliwości do tego, abyśmy mogli poprzez właściwe decyzje, poprzez zdawanie w sposób właściwy tych egzaminów, które Bóg przed nami staje, abyśmy mogli wzrastać, stawać się podobnymi do Niego. Doświadczenie rodzi wytrwałość. Wytrwałość produkuje mocny, prawy charakter, kiedy przechodzimy przez trudne sytuacje. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo nam pozytywnie, właściwie reagować. Ale to jest dobrze, że mogę widzieć, ile jeszcze jest we mnie takiej cielesności. Ale. Bóg chce zbudować mocny charakter. Chce, żeby zbudować taką moją integralność, żeby nie było rozdźwięku między tym, co mówię, a tym, jak żyję. To są dwa różne światy. Bóg chce, żebyśmy tak jak mówimy, tak żyli. Żebyśmy nie byli dwulicowi. Nie mieli dwóch twarzy. Inno przed... Tak jak w niedzielę słyszeliśmy w kościele, inną... Kiedy jestem w domu, czy w pracy, czy gdziekolwiek. Bóg w ten sposób umacnia moją wiarę. Mogę stawać się podobnym do Jezusa. Dawid wręcz prosił Boga: badaj mnie, doświadcz mnie. Wypróbuj mnie. Psalm 17, wiersz 3, Psalm 7, wiersz 10. W psalmie 26, wierszu 2 mówi zbadaj mnie Boże i doświadcz, poddaj próbie nerki i serce moje. Psalm 139, wiersz 23 i 4 badaj mnie Boże, zbadaj moje serce i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Jeszcze raz to podkreślę, zdolności mogą wynieść nas na szczyt, ale charakter... Za, utrzyma nas tam w tym miejscu zwycięstwa i błogosławieństwa, promocji. I kończąc. Prawdy dotyczące testów. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, tych, których nie ma, wszyscy doświadczamy testów w naszym życiu. Mateusz 7, rozdział 24-28 do 28 mówi: Jeden buduje na piasku, jeden na skalę. Jednego dom runie, innych się ostoi. Wszyscy. Tam jest napisane, że na jeden i na drugi dom przyszedł sztorm i burza. Naszym, drugi, naszym celem, zadaniem jest, abyśmy pozytywnie zdawali test. Po trzecie, próba i czas próby są tym, co Zawsze poprzedza duchowy wzrost promocja, żeby był ten duchowy wzrost, muszę przejść zwycięsko przez tą próbę. Autopromocja i ludzka promocja nie mogą zastąpić boskiej promocji. Prawda? Chcemy, żeby apostoł Paweł tak powiedział: Ja sam siebie nie zalecam. Bóg jest tym, który mnie poleca. To jest ważne, kiedy, kiedy doświadczamy tego, i, i, i to jest odkrywane, że Bóg nas promuje. I ostatnia rzecz: każdy produkt, cokolwiek by nie było w tym materialnym świecie, poddawany jest próbom i testom. Aby to, co się nie nadaje, to, co ma braki, to, co jest niekompletne, zostało usunięte, bo grozi to no, jakaś rzecz do samochodu. Nie? Klocki, hamulcowe, czy, czy osie, czy coś. Jeżeli to jest tam wada, to to się może zakończyć i śmiercią. Tak więc, drodzy, Bóg pracuje nad charakterem. Dał nam zdolności. I ktoś powiedział, jeżeli miałbym wybrać człowieka do pracy w kościele i wybrać pomiędzy zdolnościami i charakterem. Może ma mniej zdolności, ale ma dobry charakter, prawe. Zawsze wybiorę takiego człowieka. Amen. Bo On będzie pracował i umiał pracować razem. Nie będzie tworzył konfliktów i problemów. Niech Pan nas błogosławi.